Szymon, niestety porażka z Lechem Poznań. Gospodarze wygrywają 1-0 po bardzo dobrym początku. Niestety osiadliście trochę na laurach. Powiedz, z czego to wynikało? Ja powiem tak. W pewnym momencie straciliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. Fajnie zaczęliśmy. Później w tych bocznych strefach przeciwnik, można powiedzieć, wrzucał te piłki i może nie były one w punkt, ale dużo stałych fragmentów mieli i naprawdę, a za dużo ich było i naprawdę tylko po tym stałym fragmencie strzelili tą jedyną bramkę zwycięską. A jeśli chodzi o takie klarowne sytuacje, jakie Lech miał, to uważam, że nie miał takich klarownych sytuacji, bo zawsze w tym ostatecznym momencie ktoś wybił tą piłkę. No i staraliśmy się szybko wyprowadzać te kontrataki, ale przede wszystkim, żeby były dokładne. A one, można powiedzieć, aż tak dokładne nie były i stąd ta, uważam, taka optyczna przewaga Lecha, że on zbierał te piłki, przerywał akcję i jakby nie patrzeć, w pewnym momencie kontrolował spotkanie. Lech strzelił tylko jedną bramkę, ale też jeżeli chodzi o statystyki po naszej stronie, to nie zachwycają, bo tylko jeden celny strzał oddaliśmy, no i to też nie jest jakiś dobry prognostyk. Tak jak powiedziałem, staraliśmy się odbierać piłki, wyprowadzić płynnie kontratak, tej płynności nie było i nie było tej dokładności, stąd tyle sytuacji mieliśmy, ile mieliśmy. Na pewno jest to do poprawy, bo grając i chcąc być najlepszym, musimy z takim zespołem jak Lech i przede wszystkim na wyjeździe próbować grać swoją piłkę i robić to dokładnie, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to będzie to tak wyglądać jak dzisiaj, jeśli chodzi o sytuację i można powiedzieć, że tyle. Jest bardzo mało czasu na analizę tego meczu. Za 3 dni gramy, dla naszych kibiców arcyważne spotkanie z Wisłą Kraków. Też chyba ważne jest, żeby się podnieść niejako po tym dzisiejszym spotkaniu z Lechem, prawda? Tak, chcemy od razu to już wymazać. Nie chcemy już pamiętać o tym meczu. Z pewnością chcieliśmy 3 punkty, nawet jeżeli przegrywaliśmy teraz 1-0, zdobyć bramkę, mieć jeden punkt i dopisywać sobie to oczka. Czeka nas ciężkie spotkanie, z pewnością dla nas i dla kibiców jest to mecz wyjątkowy i zrobimy wszystko, by zdobyć 3 punkty i tylko to nas interesuje. Powiedz, jak ty się czułeś, grając tutaj dzisiaj w swoim domu, przy 20 kilku tysiącach kibiców? Na pewno zmotywowany, tak jak można powiedzieć, do każdego meczu. Oczywiście coś takiego szczególnego to jest ta aura tutaj, jeśli chodzi o kibiców, bo naprawdę dużo ich przyszło, fajny doping, Lech to ma, tak? Także jeśli chodzi o taką sytuację, to wiadomo, że kibice tutaj naprawdę dopingują bardzo dobrze. Ale jeśli chodzi o sam mecz, to nie było jakiejś takiej, nie wiem, złości, czegoś udowodnienia. Po prostu chcieliśmy jako zespół zdobyć tutaj komplet punktów. Niestety, ale to nam się nie udało i już tylko myślimy o meczu z Wisłą.